Ej, spokój, wróciła od twojej matki, tam na pewno się najadła. A cóż to, wymówka? Jakaś znowu wymówka, dziecko się najadło, więc nie chce jeść. No to może miałam zakazać dziecku, żeby nic mojej matki do ust nie wzięła? Też coś. No, nie jestem taka głupia, jak się zdaje, rozumiem wszystko. Więc twój tatuś niech się chowa na Wigilię u swojej mamusi, ale tobie nakazuje jeść w domu. Ej, spokój, to są głupstwa. No tak, wiem, dla ciebie. Ale dla mnie jest dzisiaj dzień rodzinny. Rozumie się? Dzień rodzinny. No, a może to głupia, taka byłam głupio wychowana. Nie trzeba się z taką głupią żenić. Gdybyś ty mniej mówiła. Co? Powtarzam, gdybyś ty mniej mówiła. W domu nikt nie uważał mnie za głupią. Wręcz przyznawano mi pewną inteligencję. Jedz, co się patrzysz, jedz. Dobrze, mamusiu. Śliczna Wigilia. Pogrzebowa stypa. A czyja to wina? A może moja, mój kochany? Może moja? No wybacz, skoro ty zerwałeś z moją matką, ja zerwałam z twoją. Przyznam ci się. Moja matka nie miała takiego wykształcenia jak twoja, ale za to miała zdrowy rozum, a to więcej warte. Może, ale gdyby nie to, bylibyśmy dzisiaj wszyscy u matki. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Może ci się to śmieszne wydać, ale tam z kolei dla mnie za głupio. Może. Pogrzebowa stypa. A ciekawe jest, który z nas w tym roku umrze. Wygaduj. To naturalnie. Gdzie do pary siedzimy, troje. A mówiłam zaprosić Fedyckiego. O, dziękuję. No to trzeba było chociaż na Mańkę poczekać. No ale oczywiście, trzeba się spieszyć. Bo pan profesor musi do swojej rodziny. Lepiej niech żona albo córka umrze. Zaraz umrze, dlatego że troje nas siedzi. Mój kochany, ja jestem przesądna, no co zrobić, już tak jest. Zobaczysz, moja matka miała tylko pralnię, ale miała tradycję. Zobaczysz, na przyszły rok albo ja, albo ona będzie w trumnie. No czego beczysz? Jak to czego? Pakujesz ją do trumny. No wiecie, już nawet nic powiedzieć nie można. Jedzcie sami. Już mam dosyć. Życie. No takie się ma, jakie się stworzy. Jak nie masz o czym mówić przez całe życie z kobietą, to się z nią nie żeń. Powiedział Nietzsche. To? Nietzsche. A co dziwi cię to, że taka głupia gęsia śmie wymówić jego imię? Nie. Tylko widzisz, Nietzsche wyszedł z mody. Głupie. Kto dał tę choinkę? Ktoś. Zila, kto dał tę choinkę? Moja matka. Musiała ją drogo kosztować. Moja matka nie jest skąpa. Tak, tak. Proszę pani, ciasto nie chce być sformy. To jest zawsze cztery małe ciągi. Zila, kto dał tę choinkę? Ja wiem. Pan Fedycki, co? Z Garland? Zgadz, tatuś! Na pewno nie żartujesz? Ale nie, tatuszu! Nawet bił bilecik, wypadł na ziemię. Ja podniosłam. O, mam go! Chciałam oddać mamusi, ale skoro tatuś pierwszy pyta... Ach, ty, czyli wiedziałaś, że oddawać nie należało. Bo tatusiu, boję się. Daj mi pójść. To ty to na was wyroliła szumówkę? Nie, tatusiu, to pewnie było. To litery SO i cyfra 5. SO 5. Tak, siadaj. Nie mam nic, mamusi, mówić, prawda? Nie, nic nie. Dobrze, tatusiu. Chusteczkę pod szyję sama uszyłam. I dla nich.
dziękuję. Ja mam dla pani stówę gotówką, bo to tak dzisiejsze. Jest pod talerzykiem. Dziękuję. O tym? Państwo już po kolacji? Ano, niby. A może ty byś coś jadła? Ja już mam batą. Ano, jak chcesz. Co pan? No, z czego się mam cieszyć, co? No przecież dzisiaj taki dzień. A głupi się tylko cieszą. Albo mądrzy. Pana Walińskiego nie ma? Nie. Domyśla się? Nie. Ale Fed dla niego za głupi. No wiecie co? No przecież wszyscy mówią, że Fed taki zabawny. Ale nie dla niego. Idę już. Lila, uwierz. Chodź, trzeba, żebyś zmieniła sukienkę. Po co? No dla mojej matki była wystarczająca, ale skoro idzie do inteligenckiego domu, chodź, włożysz czerwono, będziesz jak królewna. Nie do prawdy. A czemu pan nie może? No ale przecież ja to widzę, no. Raz zerknę i człowiekowi duszę do cna przewierca. Jak jeszcze mam dla kogoś sympatię i coś mnie tak tego, to jak Boga kocham. Bardzo ładnie, z pani strony. Ja już tak mam od małego, no to jest taki dar. Przecież ja widzę, że pan profesor tą Bożą Wigilię zasmucona, a przecież to się nie godzi, no. No bydło za przeproszeniem nawet gada i wszystko stworzenie raduje się wokół tego stołu. Ja tak umyślnie o tym i owym, żeby pan profesor się choć troszkę roześmiał. No, no jakże to tak, no? No jakże? Ja nawet taki prezencik dla pana przyniosłam. Jak to? Naprawdę? Ja wiem, pani mówiła żadnych prezentów, że niby państwo w zeszłym roku się pokłócili przy gwiazdce czy coś, ale ja z dobrego serca, no proszę, proszę ode mnie wziąć. Ale proszę. Ja nie mogę. Ale proszę. No ale proszę mi nie odmawiać, no ja biedna krawcowa, czy co, no serce mi tak kazało, czy co, proszę. Panie profesorze, taki biały szaliczek do parka. Ale proszę mi czasem tylko nie dawać pieniędzy. Pani mnie nieźle dźgnęła, jak mi dała gotówkę, ale od niej to wezmę. Ale od pana? To żeby mnie pokręciła. Nie, nie. Czemu? Bo tak. Ale tu dziś u państwa są. Idź. A jak cię będą pytać, czy ktoś u nas był, to żebyś powiedział, że było dużo gości, że grali, że śpiewali, że wszystko. Tak, mamo. A co się mają cieszyć, że tak? Aha, no pewnie. A niech dziecko nie zostanie dłużej niż do godziny. U mojej matki była do godziny, to i u twojej do godziny. I żadnych prezentów, Lila, bo powyrzucam. Matka da, dziecko musi wziąć. Nie śmie, słyszysz, Lila? Ja jestem twoją matką, nie będziesz słuchać. Nie, mnie będzie słuchać. Państwo, takie piekło, byle głupstwo. A może starsza pani nic wcale nie dać Lilusi? Może, bo to skąpe. Co? Odczep się. Tatusiu, chodźmy, proszę, lepiej chodźmy. O, jak ci się świeży do babciusi, co? Nie, mamusiu, ale nie kłóćcie się, proszę. Widziałaś? Widziałaś, że tak zawsze, to dziś taka Wigilia. Niech się pani uspokoi. No pewnie, w taki dzień Jezus się rodzi, a tu takie piekło, byle głupstwo. Lepiej było wcale do Stasi pani dziecka nie posyłać. Ale to by mi Bóg nie pozwolił dziecka do mojej matki posłać. Stara taka drapa, pies zgodę lepiej żyje. No pewnie. A jaka ja byłam głupia, jak za niego wyszłam, no jaka ja byłam głupia? No to po co on się z panią żenił? A, po co? To mi się też nie podobało.
On mi to sam raz powiedział. To jest numer pod tym względem. Trzeba go znać. On nawet wygląda, że on na takie coś. Taki ścichapel? To najgorsi na takie coś. No, głowa mnie boli. No pewnie. To wszystko przez moją matkę. No tak jej było miło, że wejdę w bogatszą rodzinę. Weszłam. Zdechnęłam. No, prawdę pani mówi. Ale tą sukienkę to by trzeba poprawiać, bo marszczy się pani na łopatkach. A mówiłam zrobić zakładki, a nie wcięte? No ja mam paryską figurę, no patrz. Krótki stan, długie nogi. A zresztą, gdyby nie Maria, ja bym przestała mówić. No to proszę, niech pani mówi. On chciałby, żebym ja żyła z jego rodziną. Ta stara nie była wcale taka zła. Ano, nie była, no ale to zawsze. Niby tak na papier synowa, no i ta... Pani męża nie cierpi? No ja to ja wiem. No jaż. A pan Tedycki? To co innego, to tak. No tak. Bo na nas kobiety to tam czasem tak najdzie, że kochamy się w dwóch naraz. Jeszcze w jednym się nie odkochało, w drugim już zakochało. No bo to trzeba mieć dużo serca. Tak, mężczyzna nie byłby zdolny na takie coś. Gdzie tam do takiej subtelności? Zresztą mi tego męża to żal, czy co? No to dorosła, to mdleje. Jak ta ostatnia baba, padnie i mdleje. Serce, czy co? No to też z takim nie trzeba się kłócić. Ja się z nim nie kłócę, on ze mną. Ale pana Fedyckiego to chyba pani boli. No pewno. Wszystko, co zrobię, to powiem, co mu się we mnie podoba. Ja się tutaj nie potrzebuję trępować. Mania, ja się w nim kocham. I on pewnie... Spodziewam się, Mania pęża. Robak szyby! A zresztą to z tego samego świata. A, no to szkoda, że ten się z panią nie ożenił. Kto? Fedycki? Taki Fedycki to do kochania, nie do żenienia. Może. Wody się pójdę napić, bo czuję, że te święta to już mam na żołądku. A, no pewnie. A tak swoją drogą to ja pani zazdroszczę. Więc mieć swój kąt i kogoś, kto się o to wszystko troszczy. No krowie w oborze też niczego nie brak. Tak porównać z moim pieskim życiem. A co Mania? Wolna. Każda Teresa ma swoje interesa. Każda Teresa ma swoje interesa, ale to fajne. A najgorzej jak to za młody był. Zawsze głupie. Która godzina? 9. Pan Fedycki ma przyjść? No co, na rzeki? Chyba dzwonek. To pewno. Otwórz. A ty się przypudruj, bo no. Proszę, proszę, niech pan wyjdzie. Cóż to? Któż to? Witam, Zingerowska ekstra. Pan to też. Zawsze ten sam. A co, miałem się z kimś w knajpie zamienić? No nie, jak poziekam. Któż pan na Manię taka w kratkę? Taka moda. No, moda jak panna młoda. Czy niby ja? A no ja wiem, tak mi się powiedziała. No nie, jak poziekam. Kupiłem sobie nowy garnitur. Ładny, co? Na raty. Wyglądam teraz pierwsza klasa. A może by pan co zjadł? Niech Mania sama zje. Gdzie arystokratka? Jaka? Pani domu. A, stęsknił się pan, co? Ja. Niech pan takich min nie robi. My starzy znajomi. Ale pani mi wszystko mówi. Pan źle robi. Zresztą ja zmądrzałam od tamtych czasów, co... Fuj, jaki pan ma koniec brudny. Jezus, a to odpada. Z
zgubiłem szal. Minęły te czasy, kiedy to panna Mania na święta komuś szaliki dawała. Ojojoj, przed potopem. Ale 8 lat temu. O, opłatek. Niech się Mania ze mną podzieli. Tak, już, tylko się rozpędzę. No to co znów? Przecież my dobrzy przyjaciele. Może i tak, ale dobrze panu życzyć? To ha, ha. To nie. A nie. 8 lat temu zniknął pan na święta. 17 lat wtedy miałem wsiakry. Ale też wyjeżdżasz na maszty. Głupi wtedy byłem. Obydwoje byliśmy. Ale ja byłam taka głupia, że nawet pana o alimenty bym nie skarżyła. Od razu taka tragedia. Co pan myśli? To była dla mnie tragedia. Przecież ja wtedy o mało nie umarłam. Ja się też wtedy przez ciebie nie spaliłem mał na egzaminach i zapożyczyłem. Ale otrząsnął się pan jak pudel i już! A ja od tamtej pory choruję. Ja też, na goliznę. Nie, lekarz powiedział, że to chroniczne. U mnie golizna też chroniczna. Ale to niech pan uważa. A nie ma co mówić, bo nic nie ma. Ładne nic! Jeszcze muszę sobie taką kamizelkę do tego garnituru kazać dorobić, co? Jak Bozie kocham. Pan daruje, że kazałam czekać. Ależ, proszę pan, cała przyjemność po mojej stronie. Nie może, ale pewnie. Gdzie pan? Na umarli, naturalnie. To może ja już pójdę. Ależ nie Mania, zostań. Nie, nie. Czekają tam na mnie. Kto? Uliczne grajki? Będziecie tańczyć olew? Tak, będziemy tańczyć olew. Do widzenia. Proszę zajrzeć w święta. Do widzenia. Czekaj, tak późno. 150 potraw, a dwoje dzieci się ugłapiło. No więc ja. No ale lepiej nawrócą. Co? Tylko czuł się sprawny. Ty kocie z brylantowymi oczami, ty nie dźwięczył. Ty już nie wiesz, co? Ty jesteś fiołek smażony w cukrze. Do mamy, do cerowania firanek i koronek. On wtedy
też przychodził, przynosił garnitury do czyszczenia. Ja wtedy myślałam, że taki profesor to Bóg wie co. Ja znów chcę wziąć sprzęt stereo na raty. Mówię ci, przyjdziesz, będzie pierwsza klasa. No ja to myślę, że jakby go tak zostawić samego, to on by zmarniał. No mnie się też tak zdaje, coś w nim babskiego. Babskiego? Lila ma więcej zmysłu praktycznego jak on. Niech to powinni na tej filozofii uczyć, jak się z ludźmi żyje. To by była filozofia. A mnie nikt nie uczył i dobrze jest. A, to co innego. Ty masz inteligencję wrodzoną. Silny jesteś. Ty jesteś la. Całuj. No ale on to tu mamy. A no sobie upatrzmy go samego zostawić. No oj, raz by się przewrócił, z punktu się nic by mu nie było. No ale znowu narażać go. Pewnie na dobry człowiek. No znaczy żyje. Co? No nie żyje nic jego jestem nie warta. W ogóle za długo się wywalił za nie. Od pół godziny nic, tylko o nim mowa. Dobrze. Sobie nowy garnitur. Popatrz na raty. Ładny, co? No, ładny. A moja sukienka ładnie leży? Mańka mówi, że tu się gdzieś marszczy. Pasuje jak kula. A Rory? Cudna, odgłówki jak jaskółeczki, brylantami sadzone, ponóżki jak jaskółeczki z marcepanu. Najpiękniejsza, najcudniejsza. Najmądrzejsza. Tak, najmądrzejsza. To mi wynagrodzi, ta głupia, co stale od niego słyszę. Żeby to sam on co napisał, ale to czyta to, co inni napiszą i w tym cały rozum. I nie mają rozum, ani on. Już 11. Pójdę. Na pewnie idź. Powiedz mu, że żałuję, że go nie została. Co bez takiego głupoty gadać? Nie, naprawdę ja go lubię. No wiem, wiem. No bo za co mam go nie lubić? Przecież to ja jego, a nie on mnie. Przyjdziesz? Kiedy? No napisałem. Sob 5, to znaczy... Nie wiem. Sobota 5. A ta twoja wdowa, żeby tam gdzieś na schodach nie czekała. Wiesz, że ja jej nie lubię. Nachalne babsko. Stare próchno. Nie bój się. Sterroryzowałem starą klępę. Czym? Miłość. Amour, amour, amour. Miłość. Wszystko, czego pragniemy, to miłość. Wszystko, czego chcemy, to miłość. No, no. Tak. Nie bój się, nie bój. To ona na mnie leci, nie ja. To jest wdowa wyczekująca. Też mi pomysł. Już jestem winien, nie wiem za ile, więc chwilcik na miejscu. Ona głupia, no wie. No bo nie ma nic straszniejszego jak głupia kobieta. No, czupi radełko królewskie, ty mi dało bez szczęście. Z tobą to można chociaż porozmawiać inteligentnie. Zaraz tak jakoś człowiekowi lżej na sercu. Swoją złotą rączkę. A mówiłaś, że u nas dużo ludzi? Mówiłam. I oni co?
impertynencja. Ale to co? Dobrze się bawi. Nie ma, Musiu. Tetusiowi bardzo smutno. A nawet jak się z babcią opłatkiem mono, to płakał. No i co tam jeszcze było? Ciocie były bardzo ładnie ubrane. Babcia miała długą sukienkę. Było 12 potraw. Jednemu panu zrobiło się niedobrze. I babcia powiedziała, że trzeba tak zrobić, żeby miał odejść do klasztoru. A to co znowu? Gadaj. Musimy powiedzieć dlaczego. Powiedzieli, że jestem bardzo źle wychowana. Pewno ja właśnie wynoszę. Nie, mamusiu, widelce. A uśmiechałaś się, jak się do ciebie mówił? Tak. No to czego oni jeszcze chcą? No czego oni jeszcze chcą? To potwory. Nie pójdziesz tam więcej. A to zrobić, co ci dali, to na pewno złote? Tak. Tatko to jest głupi. No po co mu dawałaś? Bo mamusia powiedziała, żeby wyrzucić, więc... Głupiaś. Złota się nie wyrzuca. Proszę, panie profesorze. Mówi się dobry wieczór. No myślałam, że już tam będziecie nocować, skoro 150 potraw. Taka wigilia. Zastaw się, a postaw się. Ej, ty święty spokój, głowa mnie boli. No pewnie, jak ktoś tylko patrzy, żeby mnie w oczach ludzkich oczernić. A tragedii wyprawiać nie potrzebuję. Ktoś tu był? Nie. Mogłabyś nie kłamać przy dziecku. No tak, wiem. Źle chowam dziecko. No ale mniejsza z tym. Był tu Chetycki. Na orzechy. Kazał powiedzieć, że żałuje, że cię nie zastał. Tak, pewnie. Już to wierzę. No ja wiem, że tobie o miłość ludzką nie chodzi. Tak. A ja lubię Chetyckiego. Wesoły, miły, inteligentny. Tak. A ja lubię Fedyckiego. Daj ty mi święty spokój. A ja lubię Fedyckiego. A ja tego górnie nienawidzę. A bo ty wszystkich nienawidzisz, kogo ja lubię. Mamusiu, tatusiu, nie kłóćcie się, Boże, proszę. Lila, czego tu chcesz? Idź do choinki i kwasie. Przede wszystkim nie chcę, żeby to drzewko się świeciło. Ale proszę zostawić. Proszę pani. Czerwony, czerwony, czerwony. Ja już pójdę na pasterkę. No, no idź na tą pasterkę. Wesołych świąt. No, wesołych, wesołych. Lila, chodź. Chodź do choinki. Siadaj. Chodź na choinkę i ciesz się. Czemuż ty masz taką grobową minę? Jezus Maria, co za rodzina. No, żeby nie wiem, jakie mieć dobre intencje, to wszystko zmrożą. Cieszmy się! Dzisiaj Wigilia!